Cześć, mówi Maciej z Zakopanego. 3 kwiecień, jak widać, piękna wiosenna pogoda. Kilku kolegów pytało się mnie, jak wygląda system, w który wpięta jest pompa ciepła. Dlatego dzisiaj, korzystając z niesamowitej ilości wolnego czasu, postaram się opowiedzieć i odpowiedzieć na kilka pytań, chociaż zaznaczam, że nie jestem specjalistą ani od systemów centralnego ogrzewania, ani od pomp ciepła. Mówię jako użytkownik pompy. Dobrze. Tutaj, jak widzicie, to jest jednostka zewnętrzna. Ona musi być w miejscu odsłoniętym, żeby była wentylacja, żeby to powietrze mogło swobodnie się przemieszczać, żeby można było odzyskiwać się. Pod pompą ciepła, bardzo ważne, musi być gdzieś miejsce, gdzie będzie można skropliny odprowadzać, dlatego że pompa przeprowadza proces defrostu, o którym w innym filmiku wspomniałem. Wtedy bardzo dużo tej wody się tędy wylewa, no i u mnie akurat to idzie tak na razie po rynnach, tutaj, gdzieś tam do studzienki. Co ważne, ja przed instalacją chciałem sobie poprowadzić tutaj tak pod styropianem. Tak. I gdzieś tam dalej wejść do domu. Te dwie rurki, które idą z jednostki wewnętrznej. Ale instalatorzy, dokładnie Karol, powiedział mi, że to jest troszkę bez sensu, dlatego że to całe ciepło, które będzie szło przez te dwie rurki freonowe, będzie po prostu tutaj zwyczajnie na zewnątrz uciekało. Oczywiście 100% racji, dlatego akurat wchodzi mi ta rurka bezpośrednio w tym miejscu do domu. No ale to oczywiście popsuło troszkę plany w środku, dlatego że te rurki no idą mi pod sufitem w jednym z pomieszczeń, które chciałem wykorzystać w trochę innym celu, no ale nic nie poradzę. Więc tyle o tej jednostce zewnętrznej, przejdźmy teraz do wewnątrz. Jesteśmy w mieszkaniu i teraz tak jak mówiłem, te dwie rurki z gazem wchodzą tędy do mieszkania i niestety raz, że to nie wygląda najładniej, a dwa, niestety, nie wiem czy teraz słychać, ale no te dwie rurki delikatnie teraz syczą, natomiast w momencie włączania i wyłączania defrostu mają taki moment, kiedy są dość głośno. Tutaj te rurki idą tędy, o, tutaj z innymi rurkami, to są te dwie z freonem, idą sobie tam do pompy, tu dołem i tutaj wchodzą do tej jednostki wewnętrznej. I teraz tak, o działania nie będę mówił, bo to jest na innych filmach, natomiast z pompy wychodzi tak, to jest wyjście z pompy, czyli zasilanie. Zasilanie idzie do zaworu trójdrogowego albo trójdrożnego, bo to różnie ludzie nazywają. Ten zawór decyduje, co ma być w danym momencie zasilana ciepłą wodą z pompy. U mnie do góry, tutaj tędy wchodzi, idzie ciepła woda z pompy ciepła i tutaj pompa ciepła decyduje, komputer decyduje, czy ma być u mnie do góry, to jest ciepła woda użytkowa, czy na dół, to jest zasilanie bufora do centralnego ogrzewania. I teraz tak, chodźmy sobie tędy, tu jest zasilanie ciepłej wody użytkowej i wracamy z powrotem do tamtego pomieszczenia. Idziemy sobie tędy. I tutaj jest, o może włączę lampkę, o i tutaj idą dwie rurki, zasilanie, powrót, zasilanie u góry, powrót na dole, zbiornik ciepłej wody użytkowej musi być specjalny pod pompę ciepła, dlatego że powierzchnia wymiany jest dużo większa niż przy innych źródłach, dlatego że ta temperatura tu jest, ta temperatura zasilania, ta która przychodzi,
jest dużo niższa niż przy innych źródłach, dlatego też ta powierzchnia musi być większa, żeby była w stanie tą wodę podgrzać. I teraz, no oczywiście tutaj jest zbiornik przeponowy. Zbiornik przeponowy służy do tego, żeby absorbować to ciśnienie, które wraz ze zmianą temperatury w tym zasobniku się zmienia. Kiedy temperatura wzrasta, ciśnienie również wzrasta, po prostu ta woda w środku zwiększa swoją objętość. Ten zbiornik przeponowy to powinien absorbować. No oczywiście jakby coś się stało, tu jest zawór bezpieczeństwa, ciśnieniomierz, manometr, tam jest odpowietrznik. No i ze względu na gwarancję do zbiornika na ciepłą wodę użytkową, no, musi być reduktor ciśnienia. I teraz tak. Oczywiście tu jest wyjście ciepłej wody na cały dom. Tam jest, tam z tyłu wchodzi zasilanie ciepłej wody. No i teraz tak, wracamy sobie tym, tutaj sobie wychodzimy. To jest nasz ten obiekt zamknięty z pompy ciepła. Wracamy sobie z powrotem. Idziemy z powrotem na pompę ciepła. Tutaj i to sobie tędy wraca. I tutaj w tym miejscu się łączy z naszym powrotem i przez ten filtr, separator wraca sobie na pompę ciepła. Filtr, a może później zrobię, pokażę Wam, jak ten filtr działa w praktyce, jak się go czyści. Bardzo fajna sprawa, faktycznie łatwe, jest magnes w środku i tak dalej. Ale teraz wróćmy do tego z powrotem, do miejsca, gdzie nam się rozgałęzia ten układ. Komputer decyduje, że pompa ciepła osiągnęła tą zadaną temperaturę. Tutaj, jaką sobie tam ustalimy. I przełącza nam ten zawór w tym kierunku. I tu idzie nam zasilanie na... To jest ta rurka tutaj, ona idzie teraz do buforu dla centralnego ogrzewania. Bufor centralnego ogrzewania jest tutaj. To jest ta sama rurka, która zasila ten mały buforek. I tu jest powrót. Bufor nie służy do tego, żeby przetrzymywać ciepło na później, na 5 godzin później i tak dalej. Ten bufor to jest sprzęgło hydrauliczne, które tak naprawdę jest potrzebne tylko do defrostu. Pompy, dlatego że w momencie, kiedy włącza proces defrostu, o którym mówiłem w innym filmiku, może tu uda mi się go ustawić, możecie później zobaczyć, do defrostu potrzebuje zaciągnąć skądś ciepło i zamiast zaciągać to ciepło z grzejników, wychładzać nam całe grzejniki w domu, to po prostu to ciepło jest pobierane tutaj z tego małego zasobnika czy buforu. I teraz powiedzmy, że to jest jeden układ, natomiast tutaj jest drugi układ, który pompuje, ta pompka pompuje ciepłą wodę na grzejniki już konkretnie. Ona sobie tam idzie, łączy się ze starym kotłem olejowym, który już jest odłączony i pompuje wodę na całe grzejniki, na cały dom. Wychłodzona woda wraca tędy. I wraca sobie na ten mały buforek i tak dalej. I teraz może pokażę Wam, jak działa ten mały. I to w zasadzie jest, jeśli chodzi o cały układ. O, jeszcze tu jednej rzeczy ważnie zapomniałem pokazać. W tym układzie oczywiście musi być w tym małym, tutaj w tym układzie z pompy ciepła. No niestety, skończyła się pamięć w telefonie i przerwało mi w pół zdania. To, co chciałem pokazać, też tutaj przy zasilaniu dla centralnego ogrzewania, tutaj idzie sobie małe odgałęzienie, znowu do zbiorniczka z przeponą, manometru, zaworu bezpieczeństwa i odpowietrznika. I znowu, tak jak poprzednio, system jest duży, woda
nagrzewa się, rozpręża, no i to musi być gdzieś absorbowane. Do tego jest ten mały zbiorniczek przeponowy, chyba 18 litrów. Gdyby to nie wystarczyło, jest zawór bezpieczeństwa, który się otworzy i rozładuje nam ciśnienie. Dobra, teraz jeszcze spróbuję pokazać, jak działa ten mały filtr z magnetyzerem i ten, który separuje powietrze. Ok, jesteśmy przy filtrze i teraz zacznę od tego, że wyłączam pompę, żeby obieg przestał pompować wody dookoła. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Zamykam zawory. Jeden zawór. Drugi zawór. Otwieram sobie koreczek. No, jedną ręką nie jest to najłatwiejsze. O, ściągnę to w ogóle. I teraz tak, spuścimy tą wodę. Jedną ręką to jest praktycznie niemożliwe. O. Tam są takie maleńkie opiłeczki. O, i zapomniałem tego magnetyzera ściągnąć. To nic, napuśćmy jeszcze raz wodę. Woda już jest napuszczona. Teraz ściągnę magnesik, zabiorę. Dam chwileczkę tym małym opiłkom, żeby opadły. I jeszcze raz. Może ten telefon nie dostał. Teraz jeszcze raz. O, teraz była woda brudniejsza. O, i tak to wygląda, jak zabrałem magnetyzer. I faktycznie jakieś opiłki tam są. No dobrze. Z powrotem uruchomimy to. Czyli zakładam magnesik, zakładam koreczek. No to może już go zakręcę później dwoma rękami. No, otwieram jeden zawór. Otwieram drugi zawór. I uruchamiam z powrotem pompę. O. I to tyle. I tak wygląda czyszczenie tego filtra. Jeśli macie jakieś pytania albo chcielibyście coś innego zobaczyć, piszcie w komentarzach. Staram się odpowiadać na wszystkie pytania. Oczywiście są pytania w stylu ile kosztuje instalacja pompy? No, to już są takie, to są pytania do instalatorów, nie do mnie. Cenę pompy możecie sobie sprawdzić. Czy ta pompa jest najlepsza? Nie wiem. Nie. Ja akurat taką mam i wcale jej nie reklamuję, po prostu taką mam i o niej opowiadam. Pozdrawiam serdecznie i do następnego filmiku.